Witam cię serdecznie, drogi widzu, na kanale Szuteł. Kto nie subuje, ten pała. I będziemy dzisiaj oglądać ciekawy materiał, podesłany przez widza na Discordzie, przez kogo? Przez Arciego. Mianowicie, jak zdałam maturę bez nauki za pomocą kryształów. Najprawdopodobniej to jest od jakiejś pani, która zajmuje się magicznymi kryształami materiał. Może być gigabeka. Tak, jak mam być totalnie szczery. Tak to wygląda, tak dobrze to wygląda. Przypominam, że codziennie na twitch.tv/diabeł 6 wieczorną porą są transmisje na żywo, także wpadajcie, a my oglądamy. O kurwa, to będzie banger. Hejka wszystkim, witam was z powrotem na moim kanale. Też zdałem maturę za pomocą kryształu. Oj, podejrzewam widzu, że to nie był taki kryształ, jaki pani tu będzie opisywać, no ale... Hejka wszystkim, witam was z powrotem na moim kanale i dzisiaj opowiemy sobie o temacie, który jest pewnie dość bliski wam, niektórym wam, bo zbliżają się właśnie matury. Powiem wam osobiście o moim własnym doświadczeniu, jeżeli chodzi o matury, więc kliknęliście pewnie na ten filmik, dlatego że czujecie się dość nieprzygotowani do egzaminów, które niedługo nadchodzą, ale powiem wam, że ja... Zapierdolcie kryształ! Zdałam matury bardzo dobrze. Ja zdawałam trochę inne matury niż wy, bo zdawałam je w Anglii, więc był tutaj trochę inny zamysł i wydaje mi się, że było też trochę prościej. Ma książki od nas, dwie książki nawet. O. Jakbym miała pisać maturę z matmy, to od razu mnie odetnijcie. Na pewno bym nie zdała, chociaż z tym może moim sposobem by się udało. Powiem wam dzisiaj, jak zdałam maturę bez nauki za pomocą kryształu. Tak jak wspominałam, w Anglii matury są odrobinę inne, wybiera się własne trzy przedmioty, z których chcesz zdawać maturę i na tym się skupiasz i z tego właśnie maturę piszesz. Ja robiłam trochę prostsze matury niż wy, robiłam ją mianowicie z angielskiego, czyli jakby z polskiego, z biznesu, z teatru i ze sztuki. Tutaj możecie sobie powiedzieć, że oczywiście nie uczymy się na teatr lub sztukę, ale zdziwilibyście się, trzeba pisać bardzo dużo esei, także... Przygotowanie było jednak wymagane. Tak naprawdę do matury przygotowujemy się cały rok i jakaś tam wiedza jednak zostaje nam w umyśle, jednakże ja nie jestem osobą, która potrafi się uczyć... O kurwa, czy to będzie magiczny kryształ, który wydobywa wiedzę z twojego umysłu, która kiedyś została tam zakorzeniona? Ja pierdolę! Ostatnią minutę, powtarzanie takie przedegzaminowe zupełnie mi nie pomaga. Ja osobiście uczę się przez... Pomijając już fakt, że wybrałaś sobie kierunki, które są totalnie useless, no ale chuj. Robienie czegoś nie przez czytanie, nie przez pisanie, nie przez słuchanie, przez fizyczne robienie czegoś, więc faktyczne powtarzanie do matury jest trochę trudniejsze dla mnie. Więc noc przed moją pierwszą maturą byłam przerażona, stwierdziłam, że nie jestem gotowa. Była to matura z biznesu, gdzie to jest bardzo duża pamięć u was. Naprawdę byłam lekko zdenerwowana. Było też tam kilka obliczeń, gdzie ja z matmy naprawdę nie jestem dobra. Na szczęście obliczenia były o wiele prostsze niż matura z matmy w Polsce. Ale co zrobiłam? A bo to na nie w Polsce, tak? Na maturę kryształy. Upewniłam się, czy na pewno można przynieść ze sobą kamienie. I pewnie powiedział nie. Więc... Kurwa! Ale rozpierdolę tą matematyczkę, kurwę! Całą siłą, całym moją wiedzą, całym umysłem, który miałam i po prostu włożyłam je w te właśnie kryształy, które swoją drogą amplifikują tą energię, którą im dajesz. Jakie kryształy zebrałam ze sobą na maturę? Już wam mówię, bo mam... Mam dziwne wrażenie, że jakbym sobie poukładał, kurwa, te kryształy w pokoju, to by kurwa, to słowo, co ona powiedziała. Wszystkie moje bąki z pokoju. Ja nawet przy sobie. Więc I by tam gówno napisał, haha! Pierwszym kamieniem, który ze sobą zabrałam na maturę, to oczywiście sodalit, czyli nasz idealny kamień, jeżeli chodzi o uspokojenie się, o spokój i klarowność myśli. Jest też idealny, jeżeli chodzi o komunikację, więc jeżeli chodzi o matury ustne, no to... Co? Jak to? Kamień, który jest idealny do komunikacji, kurwa? Ja, jak to wygląda? Masz dwa kolory, kurwa, kamieni, mówisz tak, nie, tak. To jest wasz kamień. Jest naprawdę genialny, uspokajający i taki, który przynosi ukojenie, więc... Kurwa, kamień! Tadeusz, dziękuję serdecznie, z 10 miesiąc. Wiemy, że na pewno spokój... Dobra! Pierdolenie, pierdolimy, okresy się tam babą spisują. Ja ci tarota mówię. Tak, to były dwie puszki po piwach. Nieważne. Uwaga, nie umiem układać tarota, nie mam pojęcia, kurwa, na czym on polega, ale mam karty tarota. Trochę zakurzone, bo nie umiem sprzątać. Ale nieważne, uwaga. Za każdy kamek jedna karta, zobaczymy, co tu wyjdzie, kurwa. Proszę bardzo. Pustelnik, moi drodzy. Pustelnik, pierwsza karta. To znaczy, że najprawdopodobniej bohaterka naszego filmu troszeczkę błądzi. Błądzi myślami, próbuje znaleźć jeszcze swoje miejsce na ziemi. Pozytywne aspekty to poszukiwanie oczywiście mądrości.
próbuje rozwijać się duchowo oraz czerpie naukę z doświadczeń przeszłości, moi drodzy. Zobaczymy, co będzie, kurwa, kolejny towarzyszył, a im bardziej jesteśmy spokojni, tym więcej informacji możemy pamiętać, tym lepiej nam się pisze, tym lepiej nam się rozwiązuje problemy, więc sodalit jest tutaj idealną pomocą. Potem jest śliczny, wygląda jak ziemia z kosmosu. So pretty. Ziemia z kosmosu! Kamień, który ze sobą zabrał. Co? Ludoryt? O kurwa. So pretty. Fluoryt to kolejny kamień. Fluoryt, aha. Kamień, który ze sobą zabrałam. Ten akurat jest prześliczny, wygląda jak cukierek. Zobaczymy, co robi fluoryt. Fluoryt pomaga nam w koncentracji i w zapamiętywaniu informacji. Więc jeżeli przed maturą ostatkiem siły... Ale to po chuj go zabrałaś na samą maturę, skoro on pomaga ci zapamiętać rzeczy, to powinnaś go nosić dużo wcześniej, moja droga. Przeczytaliśmy jakąś informację, to możemy się upewnić, że fluoryt właśnie pomoże nam ją zapamiętać. Jest jeden z moich ulubionych kryształów, jest też przepiękny, zielony. Dobra, zobaczymy, jaka karta będzie dla fluorytu, moi drodzy. I karta to As Mieczy. As Mieczy. O kurwa, no tego sobie myślę. Siła intelektu, umiejętność krytycznego spojrzenia na siebie i świat, obiektywizm, fakty, rzeczowość, zrozumienie i operacja. Dokładnie, potwierdzamy, fluoryt działa w takim rozrachunku, moi drodzy, ze względu na to, że jakby zbiera całą naszą siłę intelektu, pomaga nam krytycznie spojrzeć na siebie i na świat i pomaga nam zapamiętać dokładnie tą wiedzę, którą przyswajaliśmy przez srogie, długie miesiące przygotowań do matury, także azmieczy jak najbardziej pokrywa się z fluorytem idealnie. Zielono-fioletowy, ten jest jeszcze przeźroczysty, także naprawdę prześliczny. Kurwa, sklejone te karty, chyba je piwskie oblałem, nieważne. Idealnie też się wiąże z innymi kamieniami, które zebrałam ze sobą i... Jop. On też nas chroni przed negatywnymi skutkami z otoczenia zewnętrznego, więc... O kurwa, to jest dobra sprawa też widzowie, bo fluoryt nas chroni przed falami 5G, więc ewentualnie, gdy macie chorą córkę i boicie się, że jak będzie oglądać następne, kurwa, gówno kreskówki na YouTubie, to możecie z fluorytu po prostu zrobić dla waszej kochanej córeczki, dla waszej pociechy taki hełm z fluorytu i nie dosyć, że jak będziecie jej świecić w łeb latarką, to będzie puszczał tęczę z drugiej strony, to jeszcze będzie chronił przed falami 5G, więc wasz mobelek będzie w 100% bezpieczny. Polecam każdemu. Polecam dzieciom w ciąży, jak to powiedział kiedyś Bąkol. Więc możemy się upewnić, że jak mamy fluoryt ze sobą na maturze, to nie usiądziemy obok tego jednego faceta, który ciągle klika długopisem, albo kaszle, albo nam przeszkadza. Dokładnie, fluoryt też w ten sposób działa, on po prostu wytrąca ten długopis z ręki osobnika, który klika tym długopisem, prosta piłka. Więc fluoryt jest tutaj idealny. Ewentualnie, jeżeli nie przestanie, to również możecie skorzystać z umiejętności, którą daje wam fluoryt, raczej sposobności, którą wam daje ten fluoryt, czyli możecie mu najzwyczajniej w świecie tym kamykiem pierdolnąć i jest bardzo duża szansa, że oponent przestanie klikać długopisem, bo skapnie się, że coś jest kurwa nie tak, tak? Ale to takie. Kolejnym kamieniem, który moim zdaniem jest must have, jeżeli chodzi o szkołę, o egzaminy, o skupienie się, o pracę. Okej, okay. O, to będzie grube. Tygrysie oko. Nasza skała. Tygrysie oko. Bardzo dużo z was najprawdopodobniej kojarzy właśnie ten kamyk z kanałem Izak 5, który robił Hutysz, gdy wydropiła mu kosa. To jest takie nawiązanie do starych czasów Twitcha, gdy Izak próbował przez duży, duży okres wydropić kosę Karambit Tiger Tooth. Połączenie z tygrysim okiem. Tradycyjnie zobaczmy, co wyjdzie. Oczywiście na kartach Tarota, no powiązania. Rycerz Kielichów. I to jest znowu, widzicie, Tarot nie kłamie, to Rycerz Kielichów jest nawiązaniem do właśnie Izaka, ze względu na to, że musiał zachlewać pałę po tym, jak po raz kolejny musiał wypierdolić 5000 na skrzyneczki i nie udało się dropnąć kosy. Tak to wygląda. Wrażliwy młody mężczyzna, kochanek, marzyciel, zaproszenie do nowego związku, transformacja emocjonalna, romantyczna, przyjazna atmosfera. No i widzicie, tu też możemy tu dwojako spostrzegać tą kartę, ze względu na to, że może ona mieć odwrotny efekt, prawda? I mamy wrażliwego młodego mężczyznę, czyli tego skurwysyna, co wcześniej klikał długopisem. Mamy naszą bohaterkę, która oczywiście była bardzo zniesmaczona faktem klikania długopisem. Kochanek, mamy też element romantyczny w całej tej historii. Oczywiście rzut kamieniem w naszego oponenta mógł zaowocować niczym strzała Amora. Mogli oczywiście się zakochać i mógłby to być wspaniały finał, ale... również, proszę bardzo, Rycerz Kielichów, propozycja spotkania.
jak to się mówi, kto się lubi, ten się czubi, gdy zaczynamy wchodzić w interakcję z drugim człowiekiem, nawet w tak abstrakcyjny sposób jak rzut kamykiem, może to oczywiście prowadzić do wspólnego spotkania przy romantycznej kolacji, przy świeczuszkach, oczywiście wiecie o co chodzi, rycerz kielichów, dodatkowa sprawa, procenty mogą być oczywiście rozlane do danych kielichów i robi się romantyczna sytuacja, moi drodzy. Cała skupienia, okej? Okay? To naprawdę, ten kamień już w tym momencie nawet odczułam tą moc. O Boże! Tygrysiego oka. Buduje ona się skupia już z tygrysim okiem. Chodź kochanie, piąteczkę przybijesz. Kurwa. Bardzo potrzebna, jeżeli chodzi o egzaminy. Utysz. Więc tygrysie oko to naprawdę idealny kamień. Jeżeli miałabym wybrać jeden kamień, który miałabym zabrać na egzamin, byłoby to tygrysie oko. Bo skupienie, które on nam daje, jest niesamowite. I ostatni kamień, który zabrałam ze sobą na maturę, to cytryn. Cytryn jest... Cytryn. No i mamy znowu alkoholowe nawiązanie, moi drodzy, bo jak wiecie, do kielichów można rozlać coś takiego jak na przykład whisky, a whisky bardzo dobrze współgra właśnie z cytryną. I dla samego cytrynu najpierw posłuchajmy, co nasza bohaterka ma do powiedzenia o tym krysztale. Okay, to jest kamień... Kamień optymizmu. Co nam pozwala optymistycznie patrzeć na świat, widzowie? Alkohol. Wierzę, że nie zdałabym matur, jeżeli nie poszłabym tam z założeniem, że zdam i bardzo dobrze mi pójdzie. No tu mnie trochę zagięła, kurwa. Myśli, że... Ja pierdolę, poczekaj. Czyli sprawia, że ten kamek pozwala jej myśleć, że ona zda matury i dlatego, że ona myślała, że zda matury, to kurwa zdała matury. O ja pierdolę. I do tego jest jej potrzebny kamek, żeby ona myślała, że zda matury i wtedy... Jezus, dobra, okej. Okay. No i cytryn właśnie pomógł mi też zdecydowanie w takim optymizmie. Optymizm. Tak, jeżeli potrzebujecie odrobiny szczęścia, odrobiny takiego good luck, to cytryn jest waszym najlepszym przyjacielem. Czyli to jest po prostu... Nasz talizman szczęścia, cytryn, moi drodzy, tak jak mówię, połączenie z alkoholem, które w nie za dużych ilościach, bo gdy przesadzamy, to wszystko może być tragiczne w skutkach, daje nam szczęście. A my, moi drodzy, musimy powiedzieć o drugim skutku picia alkoholu z cytryną. I cytryn oczywiście ma powiązanie, czyli sprawiedliwość. Pamiętajcie, że zawsze po dobrym okresie musi przejść ten troszeczkę gorszy, żeby była, wiecie, równowaga na wszechświecie, yin-yang, te sprawy. Sprawiedliwość, podejmowanie kroków prawnych, spłata długów, wyznanie prawdy, działania na rzecz sprawiedliwości, wezwanie do uczciwego postępowania, niewinność, rozwiązywanie stanowiska dwóch stron. I moi drodzy, sprawiedliwość też nas prowadzi do tego, że wszystko, co nasza bohaterka mówi w tym filmie, może okazać się na sam koniec zwyczajną bujdą i po prostu jej widzimisię. Nie wszyscy musimy w to wierzyć, ale ludzie, którzy będą wierzyć w magiczne działanie kamieni, mogą na sam koniec czuć się oszukani, gdy kupią po raz 50 tygrysie oko i nadal nie będzie im po prostu przekazywało dobrych vibe'ów. Także karty Tarota tutaj pokonują naszą bohaterkę w całkiem dobrym stylu na sam koniec. Zobaczmy kolejny, ja te kolejny kryształ. Okej. Okay. W woreczku. Miałam je wszystkie. W woreczku. Na stoliku. Woreczek chyba musiałam pokazać wcześniej, ale nie ma problemu, mogłam je też po prostu... Ja osobiście polecam, jeżeli ktoś z was chciałby rzeczywiście podjąć się wzięcia kamieni na własną maturę. Teraz już troszeczkę po sprawie, ale za roczek moglibyście spróbować, przynajmniej przyszłoroczni maturzyści mogą sobie wypróbować w ten sposób. Oczywiście... W którym miejscu przyswajamy jakiekolwiek substancje, jakąkolwiek energię najszybciej. Oczywiście doodbytniczo, bo jest tam największe użylenie w naszym ciele, więc jeżeli chcecie zyskać jak najwięcej szczęścia z cytrynianu chociażby, wystarczy, że wsadzicie go sobie, kurwa, od tyłu w majteczki. Im bliżej, kurwa, naszego kakaowego oczka, tym większa szansa na to, że rzeczywiście kamienie będą miały lepszy skutek i fale 5G również tam nie będą docierać. Idealna sprawa. I kolejna też rzecz. Jeżeli będziecie wchodzić na maturę, najprawdopodobniej nikt nie będzie w tamtym miejscu sprawdzał, także wasze magiczne moce mogą bez problemu zostać przemycone na salę i będą oddziaływały dużo lepiej aniżeli normalnie. Wyjąć i położyć sobie na biurku. Jeżeli zastanawiacie się, czy możecie zabrać kamienie na maturę, tak, jest to jak najbardziej dozwolone. Pytałam się, także nie musicie przejmować tym, że nie możecie zabrać ze sobą kamieni. Są one jak najbardziej dozwolone. Jeżeli chodzi o matury ustne, możecie mieć je też w kieszeni, więc żaden problem. Fajnie je mieć przy sobie, jeżeli chodzi o takie sytuacje. Ja nadal polecam jednak pierwszą opcję, którą wam przekazałem. Zuri, dziękuję za 12 level subskrypcji. Myliście siuraska? Myliście siuraska? Oczywiście, że nie. Odpowiedź jest tylko prosta, widzu. Jeżeli masz pięknego siura, on zawsze jest nieskazitelnie czysty, więc nawet jeżeli sikasz, nie myjesz rąk jako facet, normalna sprawa, po dwójeczce trzeba.
trzeba umyć, ale siur zawsze jest nieskazitelny, czysty. Więc nie, nie myłem. Dało mi zdecydowanie spokoju i też przypominało, że hej, na pewno hej. Mam ze sobą już wszystko, co mogę. Może wkuwanie nie jest... Ja ci tylko przypomnę, żebyś wzięła jeszcze kurwa ze sobą długopis. Ale to myślę, że... Takim sposobem, ale... Z tym cytrynianem on daje takie szczęście, że najprawdopodobniej akurat będziesz wchodziła, się potkniesz o jakiś długopis, nawet jeżeli jakiś zapomniałaś, więc to... Prawnictwo jest i jeżeli mogę sobie pomóc w dowolny sposób, to czemu nie kryształami? Mamy dostęp do tak naprawdę wszystkiego, a moim sposobem na zaniatury to były właśnie kryształy. Jeżeli jesteście zainteresowani takim zestawem, możecie go kupić na badwitch.eu lub wygrać go na rozdaniu, który jest na moim TikToku, który pokaże się teraz na ekranie. Także zapraszam. Dziękuję serdecznie, widzę zaraz. Jeżeli chcecie wygrać dowolny zestaw, kończy się za tydzień, czyli akurat przed maturami. Na YouTubie będzie też kolejne rozdanie w przyszłym tygodniu. Dobra, to już jest sprawa konkursowa. Oczywiście, jeżeli ktoś chce wierzyć w takie bzdety, to zapraszam serdecznie na kanał pani Bad Witch, Zła Wiedźma. Mi się podobał ten materiał. Dobry przekaz leci dla chłopaków. Pozdrowienia dla więzienia, zdacie maturkę za roczek, bo w tym już trochę za późno. Jak nie zdaliście, to przynajmniej wiecie dlaczego. Ze względu na to, że najprawdopodobniej kurwa całą wiedzę próbowaliście przelać na kamienie, a nie kurwa debile nie uczyliście się do matury. Więc za rok, jeżeli już trzeba, to weźcie te kameki, ale polecam się trochę pouczyć, nie? To by było na tyle. Ja pierdolę, ale mnie odmurzył ten materiał. Masakra. Zestaw kryształów na zdane egzaminy 44-44. Czemu nie 77-77? 77 zł 7 groszy powinno być. Nie wiem, mi to rozpierdala banie. Musisz mieć nie po kolei w głowie, przepraszam. Jeżeli wierzysz w to, że magiczne kamyki załatwią za ciebie kurwa sprawę. Szlachetne kamyczki. Tragedia.